O bieżącej sytuacji w koalicji rządzącej rozmawiali wczoraj liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę. Europoseł Adam Bielan uważa, że na posiedzeniu prezydium zabrakło prezesa Porozumienia. Naszą partię, jak mówił, reprezentował wicepremier Jarosław Gowin. Od ponad tygodnia w Porozumieniu trwa poważny rozłam. Spór dotyczy szefostwa w partii. Europoseł Adam Bielan twierdzi, że kadencja Jarosława Gowina jako prezesa partii już dawno się skończyła. Od 4 lutego to on przejął obowiązki szefa ugrupowania. Jednak decyzją sądu koleżeńskiego został on wykluczony z partii. Na antenie jednej ze stacji Adam Bielan odniósł się do kwestii, kogo prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa za szefa Porozumienia. Nie poszedłem do Jarosława Kaczyńskiego, żeby wypłakać mu się w rękach, błagać: Jarek, proszę cię, uznaj mnie za prezesa, bo to nie jest rola prezesa innej partii. O niepokojącej sytuacji w koalicji mówi zdymisjonowany z funkcji wiceministra aktywów państwowych poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski. To, co się rzeczywiście dzieje od 2019 roku, od wyborów, jest troszeczkę niepokojące i na ten temat rozmawiamy w ramach koalicji. Odchodzenie od programu Prawa i Sprawiedliwości jest czymś Solidarna sobie, Polska dobrze, się ale nie proszę sobie Według zarządu Solidarnej Polski powodem odwołania Kowalskiego było krytykowanie przez niego zgody rządu na kosztowną transformację energetyczną i rezygnację z węgla.